Supermassive Games, twórcy świetnego Until Dawn, kontynuują swoją serię The Dark Pictures Anthology. Tym razem przyszedł czas na opowieść o podtytule House of Ashes, który trafił też na konsolę nowej generacji. Czy formuła, którą deweloper nam sprzedaje, nadal może się podobać? Zapraszam. Jestem fanem gier od Supermassive, choć widać, że Dark Pictures Anthology są wyraźnie słabsze niż Until Dawn. Nadal mi się podobają i pomysł zatrudniania mniej lub bardziej znanych aktorów też wydaje mi się niezły, ale to, co ma napędzać te gry, to głównie historia, no i przede wszystkim uczucie napięcia. House of Ashes wywołuje tego napięcia sporo, ale trochę zawodzi w byciu grą. W zasadzie granica pomiędzy filmem a grą w tym wypadku zatarła się za bardzo. Akcja dzieje się w 2003 roku. Echa wydarzeń z 11 września są nadal dość wyraźne. Amerykańscy Marine, którym przewodzi porucznik Eric King, dostają namiary na rzekomy silos Irakijczyków, gdzie przechowywana ma być broń masowego rażenia. Oddział wskutek pewnych wydarzeń trafia do antycznej sumeryjskiej świątyni, gdzie obok Irakijczyków zaczyna na nich polować coś jeszcze. Historia z początku wydaje się naprawdę niezła. Mamy amerykańskich Marines, mamy Irak, bohaterów, którzy są wyszkoleni w walce, to nieprzypadkowi ludzie trafiający na dziwne wydarzenia. I to w grze czuć, ich sposoby wypowiedzi, ruchy, wszystko wskazuje, że są to Marine i mnie to się podobało. Ważna jest ekspozycja postaci i to również jest całkiem nieźle pokazane. Mamy tutaj romans i temat zdrady, mamy też możliwość zagrania postacią z drugiej strony barykady, czyli Irakijczykiem, choć gra raczej nie wali morałami o to, kto jest dobry, a kto zły, tylko raczej ogólnie nakreśla, że wojna to nie jest zbyt fajna rzecz dla kogo. Problem historii jest taki, że dość szybko zostaje przedstawiony wspólny wróg, co momentalnie niszczy cały klimat niepewności i niepokoju. Owszem, potem gra wciąż potrafi wrzucić ciary na plecy, ale jak się zna przeciwnika, to już nie jest to samo. Szkoda. Potem, gdy okazuje się, kim są właściwie przeciwnicy, robi się już niebezpiecznie płytko, choć uczciwie przyznaję, że pod koniec gra rehabilituje się fabularnie i wprowadza całkiem fajny, mógłbym nawet powiedzieć, lovecraftowski wątek. Podczas gry odczuwałem, że na bohaterach mi zależy i chciałem doprowadzić wszystkich do szczęśliwego końca, a kiedy mi się to nie udało, odczuwałem autentyczny smutek. No dobrze, ale jak się w to gra? No właśnie, tutaj jest spory problem House of Ashes. Supermassive bardzo przesunęło granice pomiędzy filmem a grą na korzyść tego pierwszego. Bez cienia złośliwości powiem, że mamy tutaj około 10% gry i 90% oglądania. Mniej więcej rozgrywka wygląda w ten sposób. 5 minut oglądania, naciśnij krzyżyk. 5 minut oglądania, idź prosto przez około 30 sekund. 5 minut oglądania, naciśnij kółko. Miałem wrażenie, że deweloper tak bardzo chciał odpowiednio nakreślić postacie i historię, że zapomniał, że gdzieś tam siedzi gracz czekający, aż wreszcie będzie mógł zrobić to, po co tytuł kupił, czyli pograć. Nie da się ukryć, że w stosunku do poprzednich odsłon grania jest o wiele mniej. Pytanie, czy to przeszkadza? Cóż, gry od Supermassive to trochę inne produkcje, gdzie nie wymaga się szybkości w naciskaniu triggera. Nawet jak jest strzelanie, to bardziej jest to quick time event niż faktycznie prowadzenie ognia. Tutaj na pierwszym miejscu liczy się historia i wybory, jakie gra przed nami stawia. No właśnie, elementem wspólnym Supermassive Games są wybory nazwane efektem motyla. Każde działanie przyniesie jakiś skutek wcześniej lub później. Tak też tutaj nasz wybór będzie miał konsekwencje. Może jakieś postacie się znielubią, a może wydawałoby się trywialna decyzja właśnie uruchomiła mechanizm, który doprowadzi kogoś do śmierci. Kłopot jest taki, że tego nie wiesz. Zazwyczaj wybór składa się z dwóch opcji, albo dokonujemy go sercem, albo rozumem. Mam wrażenie, że same wybory zostały lepiej przemyślane niż w Little Hope, gdzie w kilku miejscach gra uśmiercała nam bohatera, bo tak. Owszem, tutaj też takie momenty mogą się zdarzyć. Czasami możemy nie wykonać prawidłowo quick time events i uchodzi nam to na sucho, ale w którymś momencie bach, postać ginie. To jest właśnie jeden z powodów, dla których gra wrzuca nam na barki ciągłe napięcie. Czy uda nam się przeprowadzić wszystkich, czy właśnie za chwilę zawalimy jakiś quick time event i postać zostanie wypatroszona na naszych oczach. Bardzo mi się to uczucie podobało i niepewność co do losów bohaterów przeplata się z ciągłym uczuciem niepokoju i napięcia. Bardzo dobra rzecz, zwłaszcza, że tutaj nie zjemy zielonej roślinki, ani nie użyjemy apteczki. Mamy jedną szansę, nie uda się? Koniec, magicznie postać się nie wskrzesi od checkpointu.
checkpointu. Czy możemy wyeliminować wszystkich bohaterów? Tak, w poprzednich grach tak było, więc tutaj coś takiego też może mieć miejsce. Wszystko to sprawia, że nasza przygoda jest jedyna w swoim rodzaju, ale z drugiej strony trochę brakuje powodów, aby zagrać w nią jeszcze raz. W grze umieszczono specjalne tabliczki, które przedstawiają przyszłość. Niestety trochę ten pomysł zepsuto. Wcześniej były one naprawdę enigmatyczne i ciężko było stwierdzić, na co właściwie patrzymy. Tym razem wizje są o wiele łatwiejsze do rozszyfrowania, choć oczywiście nigdy nie wiemy, kiedy dane wydarzenie będzie miało miejsce. Doceniam również bardziej dorosły klimat. Krew leje się strumieniami, trochę mi tego brakowało w poprzednich częściach. Tutaj jest bardziej dosadnie i widać, że gra zapracowała na znaczek PEGI 18. Podobało mi się to, że każda śmierć któregoś z bohaterów po prostu się staje. Brakuje tutaj patosu czy górnolotnej muzyki. Ot, postać ginie i koniec, jak w życiu. Oprawa jest okej, ale jeśli gra stara się wejść na wyżyny realizmu, każde potknięcie jest wyjątkowo dobrze widoczne. Gwiazdą gry miał być Ashley Tisdale, która jest mi całkowicie nieznaną aktorką. Niemniej, pierwsze jej pojawienie na ekranie moja żona skwitowała: Boże, co się stało z jej twarzą. Nie odnoszę się tutaj do jej urody, ale do tego, że miejscami postacie potrafią wyglądać dziwnie albo wykonywać jakieś dziwne ruchy, które burzą realizm, do którego gra tak mocno dąży. Jednakże sama oprawa na PlayStation 5 wygląda bardzo, bardzo dobrze. Niektóre sceny ociekają wręcz realizmem i ciężko je odróżnić od filmów, a niektóre, no cóż. Jednakże widać, że nad produkcją pracowali filmowcy, choć nie brakuje tutaj tak srogich klisz, że momentami można się uśmiechnąć, jak ta, kiedy do ciemnej groty pod ziemią wbija trzech Marines odzianych w maski Pegas, aby być jeszcze bardziej anonimowym, niemal potrafisz określić, ile sekund jeszcze dane im będzie pożyć. Jednakże to są pewnego rodzaju elementy składowe każdego horroru, więc można je wybaczyć, zwłaszcza że gra mocno stara się iść tropami filmowych produkcji. Gra na PlayStation 5 śmiga w 60 ramkach i 4K i pod kątem oprawy widać progres w stosunku do poprzednich części. Oteksturowanie, oświetlenie potrafi zrobić niemałe wrażenie. Tradycyjnie dla serii każdy odcinek zapowiada też nową opowieść. Tym razem będzie to domknięcie pierwszego sezonu. Kolejna część, nazwana Devil in Me, zapowiada się mrocznie i mocno. Jak podejrzewam, będzie o seryjnym mordercy, który tworzy z ciał mechanizmy. Przyznam, że zapowiada się to chyba najlepiej z całej kompilacji. Oczywiście wszystko w rękach Supermassive Games i mam nadzieję, że gra okaże się mocnym zakończeniem sezonu pierwszego. No i na koniec werdykt. House of Ashes to bardzo specyficzna gra dla bardzo specyficznego odbiorcy. Grania tutaj jest niewiele, to bardziej oglądanie scenek i raz na jakiś czas kliknięcie jakiegoś przycisku. Mamy tutaj możliwość grania ze znajomymi, gdzie każdy wciela się w jedną lub nawet kilka postaci, bo gra bardzo żongluje bohaterami, więc każdy będzie miał swój czas przy padzie, aby nacisnąć sobie kółko raz na kilka minut, albo krzyżyk, albo i trójkąt. Niemniej, ja jestem fanem tych gier. Stworzenie jeszcze bardziej filmowych produkcji mnie nie przeszkadza, bo ja się bawię świetnie, ale ważne, abyś ty był w pełni świadomy, czym House of Ashes jest. To interaktywne kino, gdzie owszem, masz możliwość wpływania na losy bohaterów, ale te momenty, dość ważne dla całej historii, będą w zasadzie jednymi z niewielu interaktywnych elementów, jakich doświadczysz. Jeśli lubisz takie produkcje, lubisz horrory w całkiem niezłej oprawie, sięgaj po House of Ashes śmiało, choć podejrzewam, że dla wielu będzie to przygoda niezwykle krótka i bardzo prawdopodobne, że i jednorazowa.